piszemy powód wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku za pomocą aparatury nagrywającej. Natomiast prezes zarządu koła i łowczy takiej zgody odmawiają. Pan mecenas nie ma nic przeciwko. Dobrze, to ja Państwu wyjaśnię wobec tego, w jaki sposób będzie przebiegała ta rozprawa apelacyjna, ponieważ zgodnie z ostatnim orzecznictwem Sądu Najwyższego my rozpatrujemy odwołania od uchwał wydanych przez koła łowieckie jako sądy drugiej instancji. W związku z tym ta rozprawa ma generalnie trochę inny przebieg niż postępowanie przed sądem pierwszej instancji, jeżeli na przykład toczyłaby się od razu sprawa o ustalenie na przykład istnienia członkostwa w kole łowieckim. I ta rozprawa rozpoczyna się od tego, że sąd składa referat, czyli sprawozdanie na temat dotychczasowego przebiegu postępowania, potem oddaje głos stronom i dopiero po zakończeniu tej części takiej formalnej będziemy decydować o możliwości dopuszczenia dowodu z szeregu złożonych w toku postępowania dokumentów, jak i świadków wnioskowanych przez Pana w tym odwołaniu. W związku z tym, aby temu sprawozdaniu stało się zadość, przypomnę, że Pan Powód odwołuje się od uchwał, dwóch uchwał podjętych przez Wojskowe Koło Łowieckie Danie z siedzibą w Wartoszycach. Pierwsza z nich jest to uchwała zarządu podjęta w dniu 20 lutego 2017 roku i dotyczyła ona skreślenia z listy członków koła pana Krzysztofa Wrony. Została ona uzasadniona faktem nieuiszczenia przez pana opłaty na poczet realizacji zadań gospodarki łowieckiej. Uzasadnienie tej uchwały sprowadza się do tego, że co do zasady każdy z członków koła na mocy uchwały walnego zgromadzenia zobowiązany był do uiszczenia takiej opłaty w wysokości 1000 zł na potrzeby prowadzenia tej gospodarki łowieckiej. Natomiast każdy z tych członków mógł też złożyć wniosek o ewentualne odpracowanie tej opłaty w wysokości 40 roboczogodzin bodajże i pan taką deklarację złożył. Z treści zaskarżonej uchwały wynika, że pan ani nie odpracował tych godzin, które zostały przez pana zadeklarowane, ani po wezwaniu do uiszczenia opłaty w wysokości 1000 zł pan jej nie uiścił, stąd ta uchwała została podjęta na mocy paragrafu 43 ust. 2 oraz paragrafu 64 punkt 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Pan odwołał się od uchwały zarządu dowolnego zgromadzenia członków koła, które podjęło uchwałę kolejną z 6 maja 2017 roku i na jej podstawie odwołania nie uwzględniono. Pan przedstawił swoje racje na walnym zgromadzeniu członków, a właściwie poprosił o odczytanie treści pana odwołania, tak też uczyniono i w głosowaniu tajnym pięcioro członków głosowało za przyjęciem odwołania, 35 osób przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W związku z tym, że nadal ta uchwała była dla pana niekorzystna, złożył pan odwołanie do sądu, kwestionując zasadność jednej i drugiej uchwały, wskazując między innymi na istniejące orzecznictwo sądów powszechnych, które pana zdaniem nie pozwala na skreślenie członka koła na skutek nieuiszczenia innych opłat i wskazał pan, że jest pan inwalidą pierwszej grupy i po pierwsze nie może pan odpracować z przyczyn leżących z uwagi na stan pana zdrowia tych godzin obowiązkowych, a sytuacja finansowa z kolei nie pozwala panu na uiszczenie tej opłaty w wysokości 1000 zł. I żeby jeszcze tutaj stało się zadość formalnością, to pana pozew, odwołanie ma charakter taki dwutorowy. Po pierwsze, żąda pan uchylenia tych uchwał, o których przed chwilą była mowa,
A po drugie, ustalenia alternatywnie, że powód nie utracił członkostwa w kole i nadal pozostaje w stosunku cywilnoprawnym członkostwa. Bieg sprawie został na obecnym etapie postępowania nadany jedynie w tym zakresie dotyczącym uchylenia uchwały zarządu i walnego zgromadzenia, jako że w przypadku tego drugiego roszczenia sąd nie tyle działał tutaj jako sąd odwoławczy, sąd okręgowy, lecz rozpatrywałby tę sprawę w pierwszej instancji. Stąd na razie ta sprawa dotyczy tylko tego żądania sformułowanego w punkcie pierwszym, co zresztą zostało zaznaczone przy doręczaniu odpisu odwołania stronie pozwanej. Strona pozwana w odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wskazując, że przede wszystkim przepisy statutu dawały podstawy do skreślenia pana z listy członków Wojskowego Koła Łowieckiego i zauważono, że orzeczenia wydane uprzednio w podobnych sprawach przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku czy Sąd Okręgowy w Olsztynie w rzeczywistości były oparte o inny stan faktyczny, ponieważ wówczas obowiązywała inna uchwała walnego zgromadzenia. Obecnie w pierwszej kolejności nakłada się na członka obowiązek uiszczenia opłaty i dopiero na jego wniosek może on taką opłatę odpracować. Wówczas było inaczej w przypadku tamtych stanów faktycznych wynikających z akt sprawy, ponieważ najpierw ten członek koła łowieckiego miał odpracować dane godziny na potrzeby gospodarki łowieckiej, a w przypadku nieuczynienia tego mógł się zwolnić z swojego obowiązku poprzez uiszczenie odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz koła łowieckiego. W międzyczasie nastąpiła wymiana korespondencji między państwem. Państwo złożyli szereg uchwał, mówię tutaj o kole łowieckim, między innymi uchwała dotycząca opłat rocznych na realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Szereg innych dokumentów zostało złożonych i pan złożył kolejne pismo. Tutaj jest kolejna odpowiedź na to pismo złożone przez państwa, razem z uchwałami kolejnymi, z protokołami spotkań dotyczącymi pana sprawy. Protokół z badania trzeźwości jest tutaj pana prezesa koła łowieckiego. I w dniu dzisiejszym sąd otrzymał również kolejne pana pismo. Jest zatytułowane "Reakcja powoda na odpowiedź pozwanego na pozew". W związku z czym sąd nie miał czasu doręczyć tego dokumentu państwu wcześniej i czyni to niniejszym. Jest to jak gdyby ustosunkowanie się do ostatniego państwa pisma związanego z pobieraniem swojego stanowiska. Załączono do niego kserokopię zaświadczenia o wysokości renty rolniczej, jak również wydruk, niejako można powiedzieć, opinii o pana osobie sporządzonej przez jednego z członków kołowieckiego, pana Rostkowskiego bodajże, że tak, dobrze pamiętam. Tak, sądzi. Że ona jest przynajmniej w tej kopii, które są w posiadanie podpisane, tak? Tak. Tutaj będzie jako świadek, proszę sądu, no, on powie, czy pisał, czy nie. Dobrze. Także to jest generalnie takie ustosunkowanie się. Czy państwo potrzebują chwili, żeby zapoznać się ewentualnie z 5 minut przerwy? Tak, 10 minut przerwy chcielibyście się państwo ustosunkować. Dobrze, wobec powyższego zarządzam 10 minut przerwy celem ustosunkowania się do tego otrzymanego pisma formalne stanowisko. Czyli formalne jest takie jak dotychczas, tak, wszystko pan podtrzymuje. Tak, podtrzymuję. Dobrze, dziękuję, proszę spocząć. Dobrze. Proszę bardzo. Chcemy również prosimy tak jak dotychczas, czyli o oddalenie odwołania, które zasądzenia od powodu na rzecz pozwanego kosztu procesowego, którą przepisano. Dobrze, co do wniosków dowodowych, tutaj pan przesłuchanie świadków. Sądzie, wyszło oddalenie tych wniosków. Uważam, że raz, że to już jest właśnie postępowanie drugoinstancyjne, więc pan powinien wykazać, że potrzeba tych świadków zaistniała dopiero teraz. Wcześniej było takiej możliwości powoływania tego przedstawienia jakichś takich dowodów. A dwa, nie wydaje mi się, żeby te osoby mogły cokolwiek wnieść do sprawy. To wszystko tutaj opiera się jak gdyby na dokumentach i na tych, tych dowodach formalnych, czyli mamy dokumenty, mamy uchwały. I teraz musimy zbadać, czy one zostały w sposób prawidłowy i zgodny z prawem podjęte, a nie na przykład czy w kole występują jakieś nieprawidłowości, czy nie. Wtedy byśmy mogli to badać ewentualnie w postępowaniu o ustalenie, czy w jakichś innych postępowaniach karnych, czy dyscyplinarnych, ale nie w tym postępowaniu. Dobrze. Proszę bardzo.
Proszę sądu, to. Ja tu oddałam, co tutaj pan mecenas mówi. Chciałbym, żeby te świadkowie byli, jednak, bo to jest, którzy byli w kole u nas, uczestniczyli jako byli myśliwi, byli powyrzucani koledzy i chciałbym, żeby oni stali tutaj na świadka, żeby byli świadkowie. Bo to jest ważna, to jest na okoliczność tych prac społecznych, których na koło daje, żeby pracę robić. A pan nie kwestionuje, że pan nie wykonał tych prac? Nie. Proszę sądu, ja tylko jedno mam pytanie. Jak ja mam robić? Z taką ręką, gdzie ja mam? Na drabinę wchodzić i ambony bić? Żebym ja, kto mi zapłaci później, jak ja spadnę, czy ja uszkodzę sobie ciało, czy coś? A dlaczego pan nie zgłaszał, nie zwracał się z takim wnioskiem o zwolnienie od tej opłaty? Proszę sądu. Taka możliwość istnieje zgodnie z... Ja się zgłosiłem jako do... Przecież oni wiedzą, jako zarząd wie, co ze mnie się stało, tak? Przyszyłem palec, specjalnie przyszyłem, stek, mam cztery palce. Przyszyłem, żeby karabin trzymać, żeby sprawny był, żeby do strzelania. Męczyłem się 20 godzin, żeby palec przyszyć, operację miałem. I teraz, jako inwalido, wyrzucić mnie jak psa. Wstyd jest. Wstyd! Dobrze. Bo tyle, proszę sądu, co ja zrobiłem dla koła, 5000 zł płaciłem, robiłem ze swoich pieniędzy, bo prowadziłem gospodarstwo 150 hektarów do 2009 roku. I wstyd, byście się wstydzili. Dobrze, proszę pana, dziękuję serdecznie. Zarządzam przerwę celem rozpoznania wniosków dowodowych. Proszę poczekać, zabrać swoje rzeczy, poczekać na korytarzu. Postanawiam. Na podstawie artykułu 390 paragraf 1 KPC zwrócić się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym następującej treści. Czy nieuiszczenie przez członka koła łowieckiego opłaty na realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej nałożonej na członków koła uchwałą Walnego Zgromadzenia skutkować może skreśleniem z listy członków koła przez zarząd? Paragraf 43 ust. 2 w związku z paragrafem 64 punkt 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Czy też konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w przedmiocie wykluczenia członka paragraf 44 ust. 1 punkt 1 w związku z paragrafem 44 ust. 2 i paragrafem 53 punkt 5 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie wyłoniło się zagadnienie prawne, które wymaga rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Rzeczywiście istnieje rozbieżność w orzecznictwie sądowym dotycząca tego, czy takie zachowanie, z którym mieliśmy do czynienia na tle ustalonego stanu faktycznego, może być podstawą do skreślenia członka przez zarząd, czy też musi wypowiedzieć się w tej sprawie uchwałą Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego. Należy przyjąć, że orzecznictwo w tej sprawie jest rozbieżne, ponieważ istnieją orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i Sądu Okręgowego w Olsztynie, które wskazują, że w takiej sytuacji nie można członka skreślić, a konieczne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o wykluczeniu takiej osoby. Natomiast istnieją też orzeczenia i między innymi jest to wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, na który się zresztą państwo powoływaliście, że takie sytuacje mogą prowadzić do skreślenia osoby z członkostwa w kole łowieckim. Stąd zostanie sporządzone uzasadnienie tego postanowienia, zostanie ono przesłane do Sądu Najwyższego po podjęciu stosownej uchwały bądź wydaniu postanowienia przez Sąd Najwyższy. Sprawa będzie dalej procedowana. W związku z tym sąd postanowił w dalszej części rozprawę odroczyć bez terminu w punkcie pierwszym i w punkcie drugim wyłączyć do oddzielnego rozpoznania i rozstrzygnięcia żądanie zawarte w punkcie drugim pozwu i przekazać je Sądowi Okręgowemu w Olsztynie pierwszemu Wydziałowi Cywilnemu. Pan się podtrzymał to żądanie ustalenia członkostwa w kole łowieckim i sąd chciał na rozprawie od pana, jak gdyby, żeby pan się określił, pan się stanowczo określił w tym zakresie. Nie jesteśmy do właściwi do tego, aby tę sprawę rozpoznawać, w związku z tym dwutorowo to postępowanie się też będzie toczyć. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do widzenia.